Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu ZPA. Moi drodzy, dość dawno nie było tej artylerii, czyli premiowego LeFH-18B2. Gracz to Maku666 z klanu BPN na mapie kopalni. Więc i przy okazji też zwróćcie uwagę, losowanie piątych tierów. 30 pojazdów to są piąte tiery. Nie ma ani jednego odstępstwa od reguły. Nie ma ani jednego tieru wyżej, ani jednego tieru niżej. Wszystko to piątki. I co chyba sprawia, że od razu Mak ładuje amunicję AP, ponieważ ta artyleria ma to do siebie, że oprócz haeków ma również hity i apeki. Bitwa, mimo że dopiero trwa 30 sekund i nasza artyleria dopiero się rozstawia, już jest baza kapowana, czyli może się bitwa bardzo szybko skończyć. Zaraz powiem o amunicji, tylko tutaj zobaczymy sobie początek tej bitwy. Pierwszy jest Crusader, czekamy sobie na niego, skupiamy, poleciało i mamy trafienie perfekcyjne z APK za 323 haeki. Alfa 410, penetracja 53, hity. Penetracja 104 i alfa 350 i apeki penetracja tylko 64 i alfa 350. Także widać, że apeki mają bardzo niewielką penetrację, ale fajną alfę. Hity mają o wiele większą te penetrację, ale niestety trudno czasami się przebić, bo właśnie można na gąsienicę gdzieś tam trafić albo ogólnie no po prostu hity są kapryśne. Także tutaj z APK, przedostatni APK zużyty na zgęszczenie tego T67. Także sobie teraz bierzemy lepszy cel, jakim jest T1 Heavy i trafiamy go idealnie za 398. Także zobaczcie, oddając te trzy strzały, z czego tam jedno było dobicie i jeszcze tutaj haeczek wbijamy. Mieliśmy chyba 750 punktów uszkodzeń. To właśnie pokazuje, zobaczcie, z APK jak się udało przebić było 350-390, a tutaj z HEK jak się udało trafić to było 70. Więc całkiem fajna technika, nie ukrywam też, że na lefu grałem parę razy na amunicji, bo wydawało mi się, że hity są lepsze, tak, że ta penetracja jest o wiele wyższa, więc będzie skuteczniejsza. No niestety, ale na przykład KW1 bardzo często takie no, pociski premium hit łapie na gąsienicę i nic mu nie robimy, oprócz tego, że go możemy tylko trakować. Oczywistą zaletą LeFH jest to, że ładuje bardzo szybko, ładuje 8 sekund w tej konfiguracji, którą tutaj ma nasz bohater, plus jeszcze jest ta artyleria dość celna. No i też ciekawostką jest to, że ma pancerz na kadłubie, ponieważ jest to kadłub wzięty po prostu z B2, a B2 jest tak naprawdę czołgiem francuskim ciężkim B1, bo B2 to była po prostu zdobyczna wersja. Tak to chyba dostąd się wzięło. No w każdym razie zobaczcie, wyjeżdża sobie na nas M4, nie trafiamy my w niego, on też jakoś tak myśli dość długo nad tym strzałem, strzela po długich kilku sekundach skupiania, nie trafia na szczęście, teraz go trafia jedna arta, druga arta. I gościu już jest mocno porobiony. M4 tutaj gra z początkujący 3000 bitew 258 WN, a teraz zobaczcie, jest naprzód jednej arty i piękne dobicie, mamy wykończony drugi frag i 1069 punktów uszkodzeń. Z racji tego, że udało nam się skończyć z lewą stronę, teraz możemy pomóc naszym chłopakom prawej i powolutku przystępujemy do naprawdę fajnej części tej bitwy. Poleciało sobie w OIKA Experimental dobicie, 3 fragi. Zwróćcie uwagę, moi drodzy, na wynik. Jest 8 do 8. Zapamiętajcie tę liczbę 8 do 8 i zapamiętajcie również, że Maku ma 3 fragi. To myślę, że to się pod koniec przyda. Podsumuję to. Ten T67 się specjalnie nie rusza, także poleciało, trafiamy go i niszczymy. Mamy 4 frag i 9 do w tym momencie 11. KW1 poleciało sobie, brzdęk wchodzi. Powiem szczerze, patrzę sobie na granie Maka i przyznaję uczciwie, że naprawdę są bardzo dużo umiejętności. Ten strzał również był niezły. Na blindzie jeszcze z oddaleniem naprawdę bardzo ładne strzały z wyprzedzeniem były oddawane, bardzo ładnie celowanie tam, gdzie czołgi powinny dostać albo być za chwilkę, ale uwierzcie mi, to jeszcze nie jest koniec popisów Maka w tej bitwie. Tutaj wydaje mi się, że po prostu miał taki dzień, kiedy
chyba większość z nas takie ma momenty, one są bardzo rzadkie w wodzie, ale ma, kiedy po prostu robimy wszystko perfekcyjnie, tak? Kiedy się odwracamy dokładnie tam, gdzie przeciwnik zaraz będzie, jak patrzymy, po prostu dokładnie celujemy, idealnie w weak spoty i nam wchodzi, kiedy no po prostu wszystko to jest perfekcyjnie. Zobaczcie, strzał Wolverina, pięknie poczekany. Ok, straciliśmy naszego VK 3001H, ale dokładnie pocelowane i to skutkuje tym, że mamy czołg dobity. 11 do 13 zostajemy sami z grillem na T1 Heavy, Bishopa, M41 oraz SU-122A, więc naprawdę no, kolekcja przeciwników jest bardzo, bardzo duża. No a tak naprawdę mamy tylko siebie i do pomocy jedną artylerię, która też nie jest graczem jakoś specjalnie doświadczonym. 10 tysięcy bitew, 314 WN-a. No, wymyka się mojej klasyfikacji bota, gdzie poniżej 300 WN-a daje. No po prostu uważam, że taki gracz jest botem. No temu się udało przeskoczyć, ale i tak jest to poziom naprawdę bardzo, bardzo słaby. I te pytania Maka, czy tutaj będzie spotować... Raczej nie upatrywałbym potwierdzenia w ruchu grilla do przodu, bo tutaj wydaje mi się, że Maku teraz myśli, że ten grill faktycznie spotować mu jedzie. Nie widziałbym tego w ten sposób, no ale przekonajmy się, co się za chwilkę stanie. 6 fragów na naszym koncie, więc już jest specjalista, więc na pewno będzie bohaterski opór. Zobaczymy, jak będzie dalej. Lecimy sobie do przodu i patrzymy, co tu się okaże, co jest na kapie. Ostatnio się świecił ten Heavy przy swojej bazie. Przy swoim respie, arty się nie świeciły, więc no pytanie, co dalej. Bishop ma 2 fragi, M41 ma 3 fragi, więc też podejdzie im bardzo ładnie. Widać, tutaj coś się wali, czekamy sobie na jakiegoś spota, czy może poleciała peska blindem. Nie dekapujemy, ale jest jeden heavy, chyba spot grilla zdaje się. Ukrył się, niestety szkoda, można go było ewentualnie pacnąć za budynkiem, za skałką. 15 sekund do końca bitwy, ten jeden heavy wyjeżdża. Czy wyjedzie? Tak jest, wyjechał, poleciała pestka, nie trafiamy, 10 sekund do końca bitwy, zobaczcie, reload tej artylerii pozwala na to, że jeszcze może się udać gdzieś na kogoś trafić, wyjeżdża ten heavy, 2, 1, potrafiamy, dekap na 2 sekundy przed końcem, odjęcie bazy bardzo, no może nie było duże, ale i tak się udało te kilka sekund zaoszczędzić, jest również druga artyleria, znowu 8, 7, skupiamy, jeszcze chwilkę, 3, 2, 1, wchodzi perfekcyjnie, dekap na chyba 63%, Bishop nie trafia, zostają dwaj przeciwnicy, naprawdę perfekcyjny strzał, nawet gdyby nie trafił idealnie, to ważny był ten dekap, udaje się jeszcze kogoś wykryć, jest artyleria za nami, także tak, jedna artyleria kapuje, druga artyleria jest na górce, czy Bishop wyjedzie, tam drzewko się wali, patrzymy sobie, czy mamy przestrzał, może się uda, wyjeżdża, dekapik jest w gąsienicę, ale udaje się jednego się zbić, mamy troszkę więcej czasu. Teraz tak, czy sobie grill poradzi z M41? My czekamy na Bishopa, czy jednak ten Bishop wyjedzie, czy może będzie chciał nas od tyłu gdzieś tam zaskoczyć. Chyba nie wyjeżdża, więc się odwracamy na spokojnie, patrzymy sobie na M41 na hillu, tutaj przestrzału nie ma, czy ono pojedzie do przodu? Tak jest, do przodu chyba jedzie, ale czy będzie przestrzał? Niestety w tym momencie ginie grill z rąk Bishopa i robi się bardzo trudno, ponieważ jest 2 na 1. Jest również ta artyleria, świeci się, gość nas dopiero teraz widzi. Zjeżdża, zdaje się, poleciała pestka, nie trafiamy dokładnie, tylko gdzieś tam dostaje za delikatne 120, Bishop za naszymi plecami. Szybkie skupienie, szybki reload, poleciała pestka, udaje się trafić, wycofujemy się co szybciej i udaje się skończyć gościa. Udaje się również przeżyć 9 fragów. 1952 punktu uszkodzeń i pojedynek sam na sam z Bishopem. Bishop, jeśli nas trafi w dobre miejsce po wieży naszej, no to giniemy. Jeśli nas trafi w kadłub, to pewnie nas tylko trafi gdzieś tam z pyszykiem. Bardzo szybki snapshot. Zobaczcie, gość nas trafia za 110. Mamy jeszcze czas, żeby go gdzieś tam trafić. Uda się? Czy się chowa? Tak jest! Dobicie 10 fragów i przechodzimy do podsumowania. Przystanie 8 do 8, poprosiłem Was, żebyście zapamiętali tę liczbę oraz przy okazji też spojrzeli na liczbę fragów, ale nawet powinienem było to zrobić wcześniej, przystanie 7 do 8, kiedy to przeciwnik wygrywał, ponieważ wtedy Maku miał 2 fragi, a przeciwników do końca było 8. Także zobaczcie, mając 2 fragi i 8 do końca, zrobił pula, czyli każdego z tych 8, który pozostał, po prostu zabił. Oznaka mistrzowska as pancerny nie dziwi. Specjalista, duży kaliber, obrońca, zaostrzał przeciwartyleryjski, do tego jeszcze medal de la Glanda i przy okazji medal Pula. Fantastyczny medal Pula na artylerii.
Medal de la Gronda, przepraszam, właśnie tu się zmylę, ostatnio się na tym złapałem, że muszę się nauczyć mówić inaczej. Langleida to jest chyba, jeśli dobrze czytam, bo jest Langlade, a nie Lagland, czyli Langleida chyba, de Langleida. To jest medal za zniszczenie przynajmniej czterech przeciwników, kiedy są w okręgu kapa. Czyli albo w okręgu kapa wspólnego, albo naszego, ale ogólnie muszą być cztery i muszą kapować. Także udało się skończyć i M6, i Bishopa, i coś tam jeszcze. Chyba się tam gdzieś napatoczyło po drodze. A, no tak, 212, raczej SU 122A i coś tam jeszcze było po drodze. No ale naprawdę pull, fantastyczny medal. Mamy 2356 punktów uszkodzeń, 10 fragów dało nam łącznie 1519 bazowego expa. Po drugiej stronie również artyleria, zobaczcie, zrobiła świetną bitwę, 1662, 3 fragi, więc to też pokazuje, jak tutaj ładnie artylerie zagrały. Prawie 4000 punktów uszkodzeń, albo mniej więcej 4000 punktów uszkodzeń tylko na dwóch pojazdach. Na szczęście druga artyleria tutaj nie zrobiła nic, więc można było ładnie sklepać, ale i tak najwięcej w sumie wyznaki dał się nam prawie Bishop, który jest tutaj. I podsumowanie, 27 oddanych strzałów, 18 trafień, 17 niby penetracji, ale to nie jest tak naprawdę ta penetracja. Z dystansu mniejszego niż 300 metrów wyszło nam około 1000 punktów uszkodzeń, więc to też jest bardzo fajny wynik. Jeden strzał przyjęty, 3 wrogowie wyświeceni, 10 uszkodzonych, 10 zniszczonych, asysty prawie 300, dekapu 100, przejechane prawie kilometr. 39 tysięcy zarobku brutto, netto bez konta premium 32 280, z premką było prawie 52 tysiące. Exp, tak jak mówiłem, 1519, ale jeszcze mamy bonus za prowadzenie pojazdu premium. Daje nam on 2127 punktów doświadczenia, z premką wyszłoby o 1000 więcej, prawie 3109, znaczy ponad 3191. Także moi drodzy, to tyle. Jak się podobało, zostawcie łapkę w górę, a tymczasem bardzo Wam dziękuję za uwagę i komentarz, i do następnego. Cześć!